Let's do this. Hej kochani, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z word test, recenzją, first impression nowego podkładu z Urban Decay. Najpierw zacznę może od tego, że przeczytam Wam, co ten podkład ma robić, co ci producenci tego podkładu twierdzą, że macie zrobić, żeby zobaczyć, czy tak naprawdę jest. Wejdę na sephora.pl. Może jest już w nowościach. Wydaje mi się, że on już powinien być dostępny w Polsce, ale zaraz zobaczymy. Wyszukiwanie. Powiedziałam w ogóle, jak on się nazywa? Nowość jest. Jest już na stronie. To jest podkład Urban Decay Stay Naked Longwear Foundation. Podkład w płynie. Dobrze, przeczytajmy, co Urban Decay twierdzi, że ten podkład jest w stanie zrobić. Kryjący podkład w płynie Stay Naked Longwear Foundation to propozycja podstawy makijażu codziennego oraz wieczorowego. Zapewnia trwałość do 24 godzin, idealnie wtapiający się w skórę, gwarantując w tym samym naturalny efekt. Jak na razie brzmi super. Idealne matowe wykończenie zapewnia perfekcyjną gładkość, która jest tłem do każdego makijażu. Elastyczna i płynna konsystencja Stay Naked Longwear Foundation ułatwia aplikację i rozprowadzenie podkładu po skórze twarzy. Z wykorzystaniem gąbki, pędzla lub nakładając delikatnie palcami. Czyli możemy zrobić gąbką, pędzlem lub palcami. Ja na pewno zacznę od nałożenia pędzlem i później może lekko gąbką, bo tak nakładam wszystkie inne moje podkłady. Kosmetyk występuje w aż 50 różnych odcieniach. Super, plus za to. Brawa, brawa dla Urban Decay. Więc na pewno każdy z Was znajdzie swój odcień, w związku z czym można go idealnie dopasować do koloru swojej skóry, dokładnie. Tworzy na niej oddychającą, cienką warstwę bez efektu maski. Na razie brzmi bardzo interesująco. Oddychająca, wegańska, lekka formuła, więc jeżeli jesteście vegan, możecie spokojnie kupić ten podkład. Trwałość do 24 godzin. Ja nie przetestuję 24 godzin, ale mamy teraz godzinę 12:15. Ja będę pracowała tak do 11, pewnie na pewno będę miała ten podkład na sobie. Co jest bardzo długo i tak, więc krycie od lekkiego do mocnego, możliwość budowania krycia, super. Matowe wykończenie nadające skórze aksamitny wygląd. Lekka, płynna konsystencja, łatwo rozprowadza się po skórze. I paleta 50 różnych odcieni do każdego koloru skóry. Jeżeli chodzi o odcienie tego podkładu, to pisze tutaj, że pierwsza liczba określa jasność koloru. Wiadomo, od 1 bardzo jasny do 10, do 9 bardzo ciemny. Druga liczba oznacza wariant jasności, na przykład 11 w y będzie o ton ciemniejszy od 10 w y. Oczywiste. Pierwsza litera oznacza temperaturę barwy. W to jest warm, czyli ciepła, N to jest neutralna i C to jest cold, czyli zimna. Druga litera oznacza zabarwienie koloru Y, yellow, R, red, P, pink. I wiadomo, by znaleźć swój idealny odcień, użyj naszego shadefindera. I ten podkład kosztuje 179 zł i możecie go zamówić na sephora.pl. Ja mam tutaj dwa odcienie, bo nie byłam pewna dokładnie, który będzie moim, więc wziąłem dwa. Ja mam odcienie 51NN, czyli 51 neutral i 41NN, czyli 41 tak samo z neutralnym odcieniem. 41NN to light, medium, neutral. A to na pewno będzie 51NN, to będzie na pewno medium, neutral. Okej, okay. I podkład przychodzi z... Zawartość podkładu to 30 ml. Dobra, zacznijmy może od tego, ja już mam na mojej twarzy krem pod oczy, krem, wszystko nałożyłam tak samo, jakbym nałożyła do innych podkładów, które do tej pory, bo nie chcę, żeby to jakoś zmieniło może konsystencję tego podkładu. Nie chcę testować, jak testuję zawsze coś nowego, to nie chcę mieszać z tym innych nowych produktów, bo później nie wiem tak jakby... Które jest dobre, które nie. Dobra, dzisiaj mam dosyć dobrą cerę. Może Was przybliżę. Zacznijmy od tego. Up close and personal. Jesteście bliziutko. Mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza, że będę sobie popijała tę kawę.
Zacznijmy może od sprawdzenia, który odcień naprawdę jest moim odcieniem i miejmy nadzieję, że chociaż jeden z nich jest. Tworzę tak. Tam minimalnie to jest 41NN. Tak, myślę, że nawet nie będę otwierała 51NN. 51NN będzie na pewno dla mnie lepsze, jakbym była troszeczkę bardziej opalana. Więc co? Przechodzimy do nałożenia podkładu. Ja mam moje lusterczko, postaram się Wam tutaj jakoś nic nie zasłonić. No, odcień wygląda dobrze. Jest minimalnie ciemniejszy od mojej twarzy, ale to wiadomo, reszta mojego ciała jest ciemniejsza, zobaczcie, niż moja twarz, więc tak ma być, tak ma być. Ja zacznę, że od tego, że dam takie jakby minimalne kropeczki na buzi i zacznę od tej strony tylko i rozprowadzę ten podkład pędzelkiem i na drugiej stronie mogę Wam zrobić gąbką. Mam nadzieję, że Wam nie zasłonię. Jak na razie muszę Wam powiedzieć, że nie kłamali. To nie jest podkład. Wiecie, co, ten podkład mi bardzo przypomina podkład z Diora, mój ulubiony podkład Forever Skin Foundation. Ma bardzo podobne wykończenie. Czyli dalej widać Wasze piegi, Waszą cerę, to dalej wygląda jak skóra. Ale moglibyście spokojnie, tak jak oni tutaj powiedzieli, że jeżeli nałożycie więcej, to możecie spokojnie wszystko zakryć. Mi się podoba. Nawet nie wydaje mi się, że muszę przejechać gąbeczką, bo czasami wiecie, jak ma się taki cięższy podkład, żeby on nie wyglądał kejki, to robię jeszcze raz gąbką na to, ale w tym przypadku mi się wydaje, że tego nie potrzeba. Odcień też jest ładny, chociaż mimo wszystko było napisane, że odcień jest neutralny, a ja bym powiedziała, że ten jednak troszeczkę bardziej daje pod ciepły. Dobra, dam teraz drugą część twarzy. Tu mam troszkę więcej do tak jakby zakrycia, więc zobaczymy, jak to wygląda. Tam też na nos, tutaj minimalnie. Za każdym razem, jak robię takie kropeczki, to jednak zużywam więcej podkładu, niż bym chciała. Ale skorzystajmy tutaj gąbką. Biorę mojego teraz Beauty Blendera. Zobaczymy, czy jest jakaś różnica w tym, która strona lepiej wygląda. Klepujemy. O! Z przyzwyczajenia już daję w drugą stronę. Tutaj nie chcę. Jeżeli nie wiem, czy tak macie też, ale jeżeli macie blond włosy to i nakładacie podkład, to jest zawsze jak choćby minimalnie wejdzie, da się Wam podkładu w te włosy, to wyglądają takie pomarańczowe, więc się zawsze staram, żeby mój podkład nie wszedł. Nie wszedł, żeby mój podkład nie nałożył mi się na włosy. Ups. To całe białe ucho od suchego szamponu. Dzięki, że mi powiedzieliście. I thought we were friends, okay? Dobra. Strona, gdzie nożą podkład pędzlem, ma zdecydowanie większe krycie niż gąbeczką, ale to mi się wydaje, że jest wiadomo, przeważnie tak jest, że gąbka jednak wsiąknie trochę tego podkładu i jest bardziej naturalne nałożenie, więc mi się bardziej ta strona podoba, ale to też może być dlatego, że z tej strony mam troszkę więcej niedoskonałości. Nigdzie to nie wygląda kejki moim zdaniem. Nie mam tutaj żadnych suchych skór. A! Zanim jeszcze zapomnę, ja mam cerę tłustą tutaj na T-zone, a tutaj normalną. Więc taka combination trochę. Myślę, że jakbym miała gdzieś wyjść, co będę Cię wychodziła, to tutaj bym dodała troszkę więcej, więc tak zrobię. Zamoczę po prostu ten pędzelek w tym, żeby było
I przy okazji będziemy mogły sprawdzić, czy naprawdę da się tak jakby kontrolować, na ile te krycie jest, czy ten podkład jest full coverage, light coverage, medium. No, zdecydowanie. Ja bym polecała wam nakładać ten podkład pędzelkiem. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że jak go nałożyłam gąbką, to był bardziej leżał na cerze, na skórze. A tu, gdzie nałożyłam pędzelkiem, co wiadomo, teraz już też, to tak jakby bardziej się zmieszał z naszą skórą. No. I tak to wygląda. Jedna strona, druga strona. Ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Jak na razie. Jest przepiękny, zdecydowanie. Jeżeli utrzyma się, tak jak teraz wygląda, bo tak jak mówiłam, ja mam bardzo, bardzo nawet tłusty T-zone, więc jeżeli będę bardzo się świeciła, no po prostu w przeciągu dnia, to nie wiem, czy bym sięgała. Na pewno jeszcze raz, dwa, par razy bym jeszcze raz po niego sięgnęła, ale nie wiem, czy bym to by mu, czy to by, może tak, czy to by pobiło mój Dior Forever Skin Foundation. Nie wiem, jak wam się podoba. Teraz dokończę mój makijaż. Albo nie mam pomysłu. Zawołam moją siostrę i mamę i się zapytam, jak im się podoba. Mamuś! Jak wam się podoba podkład? Jesteśmy znane. Bardzo ładnie. Pokaż. Ładny. Ale te przednie chyba były bardziej takie wyświetlające, które no, to nie jest taki matowy. Taki matowy bardziej, no, ale to ma być matowy, ma się trzymać 24 godziny, ładnie, równo, tylko matowy. Matowy, bo no. Tam taki był rozświetlający, którego używałaś. No bo tamto to był BB krem tak bardziej. Aha. Czyli ładnie wygląda, nie wygląda tak ciężko na buzi, nic nie, takiego. Nie. Ładnie. Okay, to tyle, dziękuję bardzo. Proszę, ale przepraszam, że się trzymy. A ty co się pokazujesz? Dzięki, dziękuję. Więc tak, słyszeliście, mamie i Natalii się podobało, wygląda matowo, no bo mówią, że ma być matowy, ja też się zgadzam, wygląda matowo, ale z moją skórą i tak pewnie będzie troszeczkę bardziej oświetlone. Ale ze względu na to, że tak jak one mówiły, podkład jest matowy, nie wiem, czy polecałabym go, jeżeli macie suchą skórę. Więc teraz dokończę mój makijaż tak, jakbym go robiła codziennie i pokażę wam, jak wszystko wygląda już, kiedy to jest gotowe. Jestem już z powrotem z wykończonym makijażem i muszę wam powiedzieć, że jestem pod wielkim, wielkim, wielkim wrażeniem. Wszystko tak ładnie się nakładało. Bronzer, róż i korektor. Wszystko ładnie się rozprowadzało na tym podkładzie. Nie miałam żadnych problemów, nic nie było patchy, nic się jakoś tak jakby nie przesuwało. Podkład trzymał się na skórze tak, jak się trzymał. Podczas gdy robiłam jeszcze resztę mojego makijażu, przeczytałam na internecie, nie wiem dlaczego, ale na polskiej Sephorze tego nie było napisane, że ten podkład ma być wodoodporny, więc może ze względu na to, że napisali, że 24 godziny, to już nie musieli napisać, że jest wodoodporny, ale moim zdaniem jest super. Wygląda przepięknie, ale muszę się zgodzić, że teraz jak już wykończyłam, przeważnie po czasie, gdy już wykończyłam mój makijaż, wygląda on troszeczkę bardziej rozświetlony niż ten. Ten jest bardzo matowy, jak zresztą widzicie. Ale mi się to podoba. I like it. Ale nie wiem, czy poleciłabym go, gdybyście mieli suchą skórę. Dobra, teraz mamy godzinę, czekajcie. Wezmę tylko mój telefon. Mamy 12:42. Jak widzicie, 12:42. Ja będę wam tutaj pokazywała się na kamerze co jakiś czas, żeby zrobić taki random check-up. Żeby zrobić taki check-in, żebyście widzieli, jak ten podkład się utrwala i czy naprawdę przetrwa dłuższą ilość czasu. Co nie 24 godziny, ale zdecydowanie dużo. To do zobaczenia za parę godzin. Wpadłam jeszcze tutaj na chwileczkę, żeby zobaczyć, czy przypomniało mi się, że nie sprawdziłam, czy podkład ma flashback. Zaraz zobaczymy. Nie, wygląda dokładnie tak samo. Odcień się żaden nie zmienił, nie jest jaśniejszy, nie jest biały, więc możecie go nosić na wieczory, kiedy idziecie tańczyć salsę. Salsę, right.
To miała być zasada. Jeżeli dziś tańczy techno, czy cokolwiek, możecie go spokojnie brać ze sobą. Mamy już godzinę 16:24, więc już mam praktycznie podkład na sobie 4 godziny. Zaczynam się tutaj minimalnie świecić, ale to nie jest nic strasznego. Praktycznie tak jak z każdym innym podkładem. Może nawet troszeczkę mniej niż zawsze, więc jak na razie podkład jest super. Mam nadzieję, że coś widać w tym świetle w ogóle. Więc zobaczymy się jeszcze później. Dobrze, kochani, mamy już bardzo późną godzinę, bo jest... tu mam telefon. Jest 11:18, żeby nie było, że oszukiwałam. Ze względu na to, że już jest bardzo ciemno za oknem, światło jest troszeczkę inne, jak widzicie, jest ciemno, więc musimy działać po prostu z tym, co mamy. Ale muszę wam powiedzieć, że jestem tak pozytywnie zaskoczona tym podkładem, że to może być jeden z moich nowych go-to podkładów. Naprawdę jest przepiękny. Po tylu godzinach, to już 11 godzin, tak? Tak, około 11 godzin. Math. Ani razu nie pudrowałam, ani razu nie musiałam poprawić makijażu. Wszystko jest dalej na miejscu, tam gdzie było. Minimalnie się świecę na nosie i tutaj, ale to nie jest nic... nic nadzwyczajnego. Naprawdę po prostu taki świeżo wygląda teraz. Jeżeli słyszycie fajerwerki za oknem. Nie no, ja jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Więc jeżeli macie tłustą skórę albo po prostu chcielibyście zobaczyć, na ile wam się ten podkład podoba, to naprawdę, naprawdę, naprawdę mogę wam szczerze polecić. Jeżeli podobają wam się takie filmiki, recenzje makijażowe, chcielibyście jej więcej, dawajcie koniecznie łapkę w górę, żebym wiedziała, że macie, że jest zainteresowanie do takich filmików. Ja teraz lecę się zmyć, zjeść coś, bo już jest mega późno. I dziękuję wam bardzo za oglądanie. Życzę wam miłego dnia albo wieczoru, zależy kiedy to oglądacie. Mua.